Nie wiem, czy jest w Polsce druga taka świątynia, jak łódzka bazylika archikatedralna, która od początku XXI wieku przeżywa raz po raz piękne jubileusze, zarówno własne, jak i hierarchów pełniących pasterską posługę we wspólnocie diecezjalnej. Po wielkim jubileuszu roku 2000 obchodziliśmy w naszej katedrze stulecie założenia parafii świętego Stanisława Kostki oraz 90-lecie nadania Kościołowi parafialnemu rangi katedry biskupiej. Wiele razy śpiewaliśmy gromkie Tedeum Laudamus z okazji różnych kapłańskich i biskupich jubileuszów w życiu arcybiskupa metropolity Władysława i jego biskupów pomocniczych Adama i Ireneusza. W tej samej bazylice świętowaliśmy również moje 20-lecie sakry biskupiej i 50-lecie święceń prezbiteratu. Zachowujemy we wdzięcznej pamięci srebrny jubileusz wizyty błogosławionego Jana Pawła II w Łodzi. Kilka miesięcy temu rodzina archidiecezjalna z wielką radością uczestniczyła w uroczystym ingresie do łódzkiej katedry nowego pasterza, arcybiskupa metropolity Marka. W łańcuchu tych podniosłych wydarzeń widnieje także dzisiejszy jubileusz 25-lecia sakry biskupiej naszego współbrata Adama. W obrzędzie konsekracji kardynał Józef Glemp, arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, wręczył prezbiterowi Adamowi 3 widzialne wyróżniki wskazujące na pełnię kapłaństwa: pierścień, pastorał i mitrę. Biskupstwo włączyło go na zawsze w wielką wspólnotę Kościoła powszechnego. Nowy hierarcha mocą sukcesji apostolskiej zacieśniał swoją więź z biskupem Rzymu i wchodził w teraźniejszość katolickiej wspólnoty działającej w Polsce, a zwłaszcza na ziemi łódzkiej. Niepodobna zapomnieć miejsca i czasu, w którym rozpoczął się nowy, bardzo ważny etap służby ludowi Bożemu. Na co dzień przypomina o tym pierścień biskupi, znak wierności oblubieńczej z Chrystusem i Jego Kościołem, a więc symbol nierozerwalnej więzi człowieka z Bogiem. Z kolei mitra albo infuła nawiązuje do uroczystego nakrycia głowy dawnych panujących, czy też kapłanów na wschodzie. Dla kapłana włączonego do grona następców apostołów Chrystusa mitra jest symbolem owej korony z ognistych języków Ducha Świętego, który stąpił na uczniów pańskich w dniu Zielonych Świąt, czyniąc z nich odważnych głosicieli dobrej nowiny o zbawieniu. Jaki jest pastorał, każdy widzi. Pastorał, czyli laska pasterska, jest widomym znakiem władzy biskupiej. Ma zakończenie w formie haka lub spirali. Znawcy symboliki sakralnej twierdzą, że pastorał jest symbolem niebiańskiej potęgi zdobywającej ziemię, gdyż wyraża troskę o Bożą owczarnię, w której pasterz działa mocą władzy udzielonej mu przez Chrystusa, głowę Kościoła. Chrystus bowiem bierze w swoje posiadanie osoby namaszczone na przywódców. Jak każda laska, taki pastorał ma dwa końce. Koniec górny, najczęściej zakrzywiony, powinien służyć do powstrzymywania
tych owiec i baranów, którzy zbyt nerwowo rwą do przodu. Zaś koniec dolny, raczej ostry, ma służyć do pobudzania opieszałych w służbie Bożej. Nadto kształt spirali nawiązuje do idei ewolucji historii od początku istnienia ludzkości aż do końca czasu. Dla chrześcijan bieg owej ewolucji jest historią świętą, czyli historią zbawienia, od czasu upadku prarodziców aż do przyjścia na świat Chrystusa Pana. Dalej jest to czas Kościoła, wypełniony oczekiwaniem na drugie przyjście Zbawiciela w chwale. Kochany biskupie Adamie, Bóg zaplanował dla ciebie kapłaństwo i to w całej pełni. Przeżywasz pełnię kapłaństwa od 25 lat. Per quinque iam lustra, powiedzieliby starożytni Rzymianie, jako że lustrum w języku przenośnym oznaczało okres 5 lat. Przed paru dniami wszedłeś już w 6 lustrum. Od ćwierćwiecza żyjesz na co dzień przed Bogiem, ale dla ludzi. Jesteś podobny do źródła bijącego na placu publicznym, z którego każdy może zaczerpnąć świeżej i ożywczej wody. Mimo tego, bądź co bądź poważnego jubileuszu, nie wyglądasz na hierarchę utrudzonego wiekiem. Powszechnie wiadomo, że wszyscy, nie tylko księża i biskupi, pragną żyć długo, ale nikt nie chce być stary. Wie o tym Ojciec Święty i dlatego chętnie przedłuża lata apostolskiej posługi, zwłaszcza biskupom rezydencjalnym i kardynałom kurialnym. W ogóle wszystkim, dla których srebrny jubileusz sakry biskupiej może oznaczać kolejną wiosnę życia. Ktoś mógłby wszakże zauważyć, że przecież nie ma takiego czarodzieja, co by potrafił zatrzymać nieuchronny bieg lat. To prawda, czas pędzi nieubłaganie, a w dobie obecnej z iście zawrotnym przyspieszeniem. Jak śpiewa znany polski piosenkarz, czas nas zmienia, bez wątpienia. Na wspomnienia jeszcze będziesz mieć czas. Póki co, drogi nasz jubilacie, z całego serca życzymy ci, byś nadal trzymał krzepko w dłoni pastorał, który przed 25 laty wręczył ci prymas Polski z polecenia papieża Jana Pawła II. Niech Bóg darzy cię dobrym zdrowiem, abyś mógł zawsze łączyć w twoim posłannictwie troskę i stanowczość ojca, dobroć i wrażliwość matki, mądrość i cierpliwość nauczyciela. Prowadzony przez Ducha Świętego, idź za jego natchnieniami, gdy służysz arcybiskupowi metropolicie, kapłanom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim w kurii metropolitalnej, gdy głosisz Ewangelię w kościele i na katedrze profesorskiej, kiedy dajesz znakomite świadectwo prawdzie w mediach religijnych wobec agresji mediów wrogich chrześcijaństwu. Twoim orężem jest myśl wyrażana słowem, w którym przejawia się nie tylko rzetelna wiedza, lecz także wybitny dar wnikania do ludzkich serc i umysłów. Znając potęgę Bożego Słowa,
które stąpiło na ziemię dla naszego zbawienia. Kochaj przestawać z Biblią, gdzie mówią ludzie z natchnienia Ducha Bożego. Pismo Święte niech będzie wiernym towarzyszem Twoich dni i nocy. Sam będąc źródłem, czerp nieustającą moc z tego naprawdę cudownego źródła, tryskającego życiem bez końca. Całym sercem wierzymy, że Twoja pasterska troska o zbawienie dusz będzie nadal wzorem dla pokoleń kapłanów i wiernych. Do tych wspólnych życzeń mam zaszczyt dołączyć srebrny medal od Ojca Świętego Benedykta XVI. Wszystkich proszę, byśmy uczcili ten piękny jubileusz, wznosząc raz jeszcze toast za zdrowie i wszelką pomyślność miłego jubilata. Dziękuję.